Mam tutaj taki ładny Cambridge Audio i jest problem. Cambridge Audio Azure 540C, odtwarzacz z problemem wysuwania szuflady. Zanim nie przejdziemy do rozbierania, zobaczmy, co się z tyłu kryje. Gniazdo sieciowe, IEC, line output, czyli wyjście liniowe, plus do tego wyjścia cyfrowe. I cała tajemnica tego odtwarzacza. Rozbierzmy go. Tutaj widzicie, jest specjalna śruba. O specjalnym kształcie i rozmiarze. Znowu jakieś audio voodoo. Give this product a little time to reach its best. Czyli daj temu produktowi trochę czasu na to, że zaprezentował to, co jest najlepsze w jego możliwościach. W wolnym tłumaczeniu oczywiście. I jak widzicie, 36 godzin w ciągłym użyciu, żeby wzmacniacz mógł zaprezentować kres swoich możliwości. Moim zdaniem urządzenie powinno po 2-3 godzinach pracować z pełną swoją wydajnością. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony środkiem. W przeciwieństwie do Nada M5, gdzie byłem rozczarowany. Ale dobra, już nie będę się nad nim znęcał. Fajna puszeczka, transformator toroidalny. Tutaj mamy jakieś układy elektroniczne ekranowane. Tutaj układy wejścia, wyjścia, pewnie z przekaźnikiem. Tu jest przekaźniczek. Damy trochę światła od tyłu. Fajne urządzenie, bo nie powiem, że jakieś tam na siłę zaprojektowane. Napęd pewnie Sony. Albo już nie Sony, tylko licencja, bo Sony nie produkuje już napędów, a szkoda. I właśnie ten napęd ma problemy z wysuwaniem. Laser chodzi jakoś lekko, to dobrze. Czytałem na forum, bo zajrzałem sobie, jest chyba elektroda czy coś takiego, że te odtwarzacze właśnie mają problemy z szufladami. Więc to będzie typowa usterka tego sprzętu. No i tutaj widać winowajce tego całego zamieszania. Luźny pasek. On się śliska po tym kole pasowym. I dlatego być może nie domyka nam szuflady. Przy okazji trzeba wyczyścić styki krańcowe, żeby ten odtwarzacz pracował prawidłowo z tą szufladą. Resztę rzeczy prawdopodobnie zostawię w spokoju. Chociaż z ciekawości mogę zajrzeć do kondensatorów. Bo tutaj coś zauważyłem, jakiś odprysk czy coś takiego na tym kondensatorze. Może to było w czasie montażu zrobione. Trudno mi powiedzieć, a to w takim razie źle świadczy o producencie, skoro takie rzeczy dopuszcza. Ja bym już na jego miejscu ten kondensator po prostu wymienił w fabryce. No, tutaj mamy klej, który trzeba usunąć, to zazwyczaj źle rokuje. Tutaj też jest klej. Dobrze. Pousuwamy klejem, pobadamy kondensatory, ale najpierw tam rozbierzemy to i zajmiemy się paskiem. Zmierzyć go trzeba i zamówić. To jest laser pracujący w tym odtwarzaczu KSS-213C, czyli Sony. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie Sony albo licencja Sony ten napęd. Żeby wysunąć szufladę, tu są dwie takie zapadki, które trzeba po prostu odgiąć i wtedy szuflada nam elegancko wyjdzie. Tu mamy winowajce, czyli zaraz zmierzę sobie tradycyjnie, owijając pętelkę, bo ten pasek jest trochę luźny i sprawdzimy sobie jego długość. Odtwarzacz musiał długo stać na postoju. To widać po pasku, że jest odkształcony. Ten pasek ma obwodu 84 i jest luźny. A ten ma 82 i jest dosyć ciasno założony, więc o tym przekroju pasek
o obwodzie 82 mm należy zakupić. A jak policzyć sobie obwód i średnicę z obwodu, to już powinniście wiedzieć z matematyki, z podstawówki. Te styki krańcowe wyczyszczone. Musicie pamiętać, że to jest niezwykle delikatne. Tutaj te bolce mocujące z boku. I jedynie ostrożny ruch i macie styk do wyrzucenia. To co tu widzicie, ta pasta, przypomina konsystencją tę pastę. I prawdopodobnie jest to to samo. Szpin, po którym śliska się wózek, nie ma żadnych wyrobień, czy tam śladów wyrobienia. Smar, który tam w środku jest na tych tulejach mosiężnych, zostanie. Muszę ten switch jeszcze wymontować i z powrotem wózek składam. Ten cały mechanizm od podnoszenia wózka wymaga smarowania, bo słychać jak szura i zgrzyta, więc dołożymy tam pasty, tej, którą wam pokazałem, skoro jest wykorzystana w mechanizmie, więc nie widzę przeszkód. I kolejna niespodzianka, tutaj uszkodzona prowadnica, która wymagała klejenia. Do chassis wprost to przykleiłem, no oczywiście tutaj też do środka włożyłem trochę kleju, żeby to było mocniejsze. Na tym porusza się taca, więc to musi być dosyć mocno zamocowane. Z tej strony też widać, że jakieś oszczędności Cambridge Audio poczyniło. Ten plastik ogólnie jest bardzo kruchy. Z uszkodzeń to też widać, że komuś to spadło na ziemię. Będzie trzeba to albo naprostować, albo tak po prostu zostawić. A to jest gruby panel, gruby odlew, więc nie będzie to takie proste do wyprostowania. To lepiszcze tutaj jest jedno z gorszych, które widziałem. Jeszcze jak jest niepodgrzane, to się ładnie kruszy i można zeskrobać, natomiast podgrzane spowodowało to, że niestety zrobił się z tego guma do rzucia i nie można było w ogóle tego usunąć, trzeba było skrobać resztę. Także nie zawsze podgrzanie daje dobry efekt. To nie ja tutaj zrobiłem. Cambridge Audio znany jest z tego, że niezbyt dobrze lutuje. Jak widzicie, tutaj są jakieś pozostałości tkaniny. Być może próbowali wyczyścić tę płytkę. Tam też nie wiem. O, tutaj są jeszcze jakieś śmieci. Tutaj też jest jakaś kalafonia. O, tu jest jakaś kuleczka cyny. No, w klasie produktów, które już aspirują do miana wyższej klasy Hi-Fi, spodziewałbym się lepszego wykonania. O, i kondensatory, które są między radiatorami, to będzie trzeba sprawdzić. No, lubią sobie wysychać. Czyli niby to jest tak, że urządzenie jest dobrze zrobione, wyższej jakości komponenty zastosowane, ma podziałać 5-6 lat i dlatego, że dobrze brzmiało, klient się pewnie skusi na następne takie urządzenie, a u mnie działa to odwrotnie. Jeżeli urządzenie działa krócej, urządzenie audio działa krócej jak 10 lat, nie szukam urządzeń tej firmy ponownie. Udało się w większości usunąć ten klej. Musiałem używać noża. Jak powiedziałem wam wcześniej, po podgrzaniu zmieniało się to w gumę do rzucia. Tu mi zostało jeszcze to, ale to dopiero zrobię, jak wymontuję kondensatory do sprawdzenia. Tu jest tajemnicza czarna puszeczka i niestety korozja. Tu na końcówkach jest korozja. Muszę tę puszeczkę zdjąć i zobaczyć, co się stało z tą puszeczką. I przy okazji, co jest pod. Przyznaję szczerze, że jestem rozczarowany taką jakością. Jak już malowali, mogli pomalować wszystko. A pod spodem jest rezonator kwarcowy. Dobrze, ja sobie to zabezpieczę przed rydzą i dopiero potem sprawdzę kondensatory, ale wpierw muszę co zrobić? To pozabezpieczać. W sumie pomalowane podkłady mógłbym zostawić. Tutaj było czarne. Może dla odmiany pomaluję na czerwono. Taki znak, że robiłem coś w środku. Z tym czerwonym to żartowałem oczywiście.
Malowałem całość na czarno, jeszcze muszę tylko skrobać te końcówki tutaj, żeby co? Żeby mi się to polutowało. Ja myślę, że przyczyną korozji był jakiś topnik, który jest używany do połączenia tej metalowej puszeczki. Musiałem go tutaj ślady rdzy wyskrobać z tych otworów montażowych. Zrobiłem to wiertłem oczywiście. No, także te końcówki tutaj, one skorodowały z powodu topnika, kwasu albo czegoś podobnego. No, to ja sobie to teraz dopasuję. Założę i polutuję, tak wiecie, jedną ręką robić, filmować smartfonem jest ciężko. 2200 na 35 V. Nieznana mi marka Acon. Znaczy pewnie kiedyś się spotkałem z tymi kondensatorami, ale jak mówiłem, kiedyś nie przykładam wagi do tego, jaki mamy zamontowane kondensatory. Chyba że klient sobie życzy wymienić je na jakieś inne znane marki. Więc kondensator sprawny, nie ma nad czym się rozwodzić. Drugi też jest dobre miejsce do usunięcia kleju. Jak widzicie, ta płytka drukowana jest tak, jakby ktoś nieudolnie próbował tu wywiercić otworki, bo mu się coś nie udało. Także jakby w zamiarze były tu inne kondensatory. No nie wiem, co Cambridge Audio miał na myśli, kombinując. Już robiłem kiedyś wzmacniacz Azura chyba 340 i tam też były jakieś dziwne kombinacje. Sprawdzam teraz te kondensatory przytulone do radiatorów. 47 mikro na 25 V. No, czyli pojemność jest ok. I tylko to mogę powiedzieć, że ESR jest jeszcze w granicach normy, co jest zadziwiające. Drugi z tych kondensatorów, podgrzewany z lewa i z prawa, też zachowuje się bardzo dobrze. Czyli jednak ten Acon to dobry kondensator. No nie mam więcej pytań. Jest ok. Dalej kondensatory sprawdzać nie będę na tej płytce tutaj. Sprawdziłem tylko te, które były najbardziej podejrzane. Dobre komponenty. Jeszcze takie bliższe oględziny płytki drukowanej ujawniły tutaj jakieś wygrzanie, więc przykręcę profilaktycznie do tych radiatorów jakieś, no do tych blaszek stabilizatorów jakieś tam. No te akurat nie grzeją się mocno, ale ten 78 tutaj 0,5 grzeje się dosyć mocno. Ten już też nie po takiej potrzeby, czyli ten na pewno musi dostać radiatorek. Małą blaszkę. Obejrzałem sobie w tym miejscu płytkę drukowaną. Tutaj nie ma żadnych rezystorów mocy. Więc tylko i wyłącznie problemem był stabilizator napięcia. On po prostu spowodował tutaj oddawanie ciepła. I dlatego ta płytka się tak tam wygrzała. No myślę, że taki radiator wystarczy w zupełności. Kolejną rzeczą, którą można upgrade'ować w tym odtwarzaczu, to wykorzystanie tych punktów tutaj i zrobienie ekranu z miedzi. Jeżeli ktoś ma na to ochotę oczywiście. Nie jest to skomplikowana procedura, tylko trzeba odpowiednio to powyginać. A to już bez giętarki będzie problemem. Ja giętarki nie miałem. Użyłem imadełka i pomalowałem to lakierem do izolacji, żeby no, zachować kolor miedzi i żeby było widać, że to amatorska robota, a nie Cambridge Audio, co by im złej opinii nie robić. Nie? Kleju mnóstwo tutaj. Naprawdę, czy to trzeba to stosować? Kondensatory są też, mówię, innej marki niż te wcześniejsze. Za wyjątkiem tego tutaj. Ale te małe czarne. No to sobie sprawdzimy, ale wpierw muszę ten klej usunąć. I znowu będzie skrobanie płytki. Z tego względu, że... O ja. Bez słów, bez komentarza. Tutaj widzę... No ale są radiatory, nie? No to... Nic nie poradzę. No tak to już jest zaprojektowane.
trochę się wygrzało. No tu zobaczcie, jak to działało z takim śmieciem. No nie wiem, to serwo tutaj rzeczywiście tak dosyć mocno wygrzewa się, ale no mam wątpliwości, czy stosować jeszcze jeden radiator pod tą puszką zamknięty. No ma tutaj ujście, są też odpowiednio nawiercone otwory. No to chyba będę musiał to zostawić. No nie podoba mi się ta konstrukcja. Spodziewam się, że jakiś high-endowy esteta będzie nieco rozczarowany moją pracą, ale czyż ja nie jestem rozczarowany takimi rzeczami jak tutaj ta kuleczka, ten klej tam. To wymaga skrobania, bo jak już mówiłem, jeżeli próbowałem to podgrzać, to się zrobiła guma do rzucia i nie dało się tego w ogóle usunąć. Tutaj też jest jakaś kuleczka. A firma ma aspirację do bycia firmą wysokiej jakości. I tak nie mam paska, a już jest 6 po południu, także dzisiaj kończę tę robotę z tym skrobaniem. Jak widzicie, no udało mi się trochę pousuwać tych rzeczy. Tutaj poprawiłem lutowanie, to potem umyję. Tutaj też, w razie gdyby się pojawił jakiś zimny lód, no to w tym momencie mamy już sprawę załatwioną, bo poprawiłem. No niestety trochę się to grzeje, ale się nic nie zerwało, jeżeli chodzi o połączenie lutowane, więc myślę, że przetrwa następnych kilkanaście lat, zwłaszcza, że poprawiłem. Co jeszcze? Zeskrobałem ten cały klej. Ja nie wiem, po co oni kleją te gniazdka tutaj, skoro gniazdko tak czy siak się już nie trzyma. Ono, nawet go nie dotknąłem, nie było przytwierdzone. Może w czasie lutowania potrzebny im był ten klej. Nie wiem. W każdym razie, jaki ma wpływ na elektronikę, wszyscy dobrze wiemy. On kwaśnieje z czasem, powoduje korozję elementów, no i zaczyna przewodzić prąd. Wiadomo, że kwasy przewodzą prąd. No i to by było na razie tyle. Tam mamy jeszcze sprawę do załatwienia, ale to później sobie zrobimy w następnym tygodniu. A teraz czas przygotować jakiś posiłek, spakować się i wyjazd. Pomalowałem sobie ten ekran tutaj, żeby mi to przypadkiem nie zaczęło rdzewieć. I co? Na czym myśmy skończyli? Aha, wiem, muszę sprawdzić kondensatory w driverach od silników i od serwo. Czyli ta płytka dzisiaj. Oczekując na rozgrzanie rozlutownicy, zdjąłem sobie front panel. Bardzo dziwnie mocowany do tych śrub tutaj. Tu są dwie krótsze. Tutaj są dwie dłuższe. Od dołu przyczepiane. Tutaj widać i tutaj widać te śruby. No ale zobaczmy. Klawisze są ok. Wydaje się wszystko ok. Tylko to zabrudzenie na tej płytce mnie martwi. Jak je usunąć, żeby nie zachlapać wyświetlacza? Fatalna sprawa. Gąbka, która tutaj odbija klawisz, niestety jest zmruszała. I trzeba wymienić pod wszystkimi klawiszami. Próbuję tę gąbkę jakoś ściągnąć. To jest poklejone jakimś dziwnym klejem. Tu mam gąbeczkę. To jest gąbka, która wypełniała pudełko z sensorem elektrochemicznym do analizatora spalin. Wiecie, pudełko było zamykane, tak jak pudełko od filmu, i gąbeczka z wierzchu, żeby się nie uszkodził sensor, na przykład tlenu. Nawymieniałem się tego mnóstwo i mam teraz tego ze 3 reklamówki. Wiecie, jest takie powiedzenie, im dalej w las, tym więcej drzew. Tu zrobiłem już ten jeden styk z tych gąbek. To jest po prostu praca, którą robię dla mojego przyjaciela. Obiecałem mu zrobić serwis odtwarzacza kompaktowego. No i coraz więcej rzeczy się tutaj wyłania w tym Cambridge Audio. Kolega zapłaci tylko i wyłącznie za części, więc robocizna to jest, wiecie, taka przyjacielska przysługa za przysłowiowe piwo. No ale obiecałem, no to cóż. Jak już kondensator mam na wierzchu,
stąd jedyny elektrolit, no to go sprawdzę. Jest w porządku, 10 mikron, 25 V. Wybaczcie, że nie ma ostrości, ale no ciężko mi teraz tą ostrość złapać, trzymając aparat jedną ręką, a drugiej kondensator. Nie myślcie, że ja się uwziąłem po prostu na ten odtwarzacz, dlatego że on się nazywa Cambridge Audio i firma ma aspiracje audiofilskie. Nie, nie, nie. Ja po prostu czepiam się tego odtwarzacza, dlatego że on kosztuje jakieś 2000 zł. I dla porównania Sony CDPX-B920, który w 98 roku kosztował 2000 zł, jest wykonany dużo lepiej. I podejrzewam, że brzmi bardzo podobnie, jeżeli chodzi o klasę dźwięku. Także takie niedoróbki w tamtym Sony były nie do pomyślenia. Rdzewiejące śruby, rdzewiejące pokrywki. Naprawdę to jest rzecz, która mogła być lepsza. Ja bym więcej oczekiwał, płacąc takie pieniądze. Zwłaszcza, że dzisiaj można kupić wiele tańszych odtwarzaczy niż za 2000 zł, równie dobrze brzmiących z rynku wtórnego, chociażby nawet i Philipsy, które wbrew pozorom naprawdę są świetnie wykonane, mimo plastikowych obudów działają 30 do 40 lat. Zobaczcie, jak długo działa ten pierwszy odtwarzacz Philipsa. Cokolwiek się z tym narożnikiem stało, to trzasło to porządnie. Teraz trzeba, ja to zrobiłem w imadle, oczywiście, preszpan, żeby nie zedrzeć lakieru. Teraz tutaj, nie pokaleczyć tego w sumie, teraz tutaj trzeba troszeczkę to ogradować, może szlifierką, i rzucić krople farby matowej czarnej. Nie mając tego samego numeru lakieru, no i oczywiście mając uszkodzoną powierzchnię, nie jesteśmy w stanie tego zamaskować. No ale co się udało zrobić, to się udało zrobić. No ale żeby nie było, że tylko narzekam, to powiem wam, że podoba mi się konstrukcja mechaniczna tego. Jest fajnie zrobiona. Jest ekranowanie. Tutaj też był ekran. Gdyby było trochę lepsze wykonanie, byłoby fajniej. Nie miałbym wtedy tylu zastrzeżeń. Tak, to musiałem trochę pomarudzić. 3300 na 25 V. Perfekt. Więc tak jak mówiłem, te Eony, Akony, przepraszam. Akon. O, teraz widać. To są dobre kondensatorki. Nie wiem, nie kojarzę. No, może kiedyś już się z tym spotkałem. Może gdzieś tam coś szukałem i te kondensatory widziałem. Może nawet wiem, jaka to jest firma. Tylko muszę spojrzeć do notesu. Tutaj mam 470 na 16 V. ESR jest dobrze. Trochę zawyżona pojemność, ale zresztą zaraz policzymy ile. To jest tylko 10% więcej, więc nie ma się co martwić. A pochodzą te kondensatory stąd. Znalazłem jednego gagatka, ale to jest jedyny gagatek w całym układzie. 220 mikron na 16 V. 329 to jest zbyt zawyżona ta pojemność. No i te straty są dosyć duże, 3,3%. Poszukam jakiś innej firmy, to stąd tutaj jest i wrzucę go zamiast tego tutaj, nie wiem co to jest za kondensator, nawet jakiś Alon Jail. Jak się można było spodziewać, dziwne kondensatory trochę odbiegają od normy, ale jeszcze ten 470 na te 16 V zachowuje pojemność, natomiast ESR ma tragiczne. To jest taki kondensatorek. Ale już przygotowałem zamienniki. No miałem wrażenie, że żadnych kondensatorów nie wymienię. Zdarzyły się dwa. A reszta jest w dobrym stanie. Czyli dobre elementy były użyte. Dwa kondensatory na taką liczbę, ilość tutaj, to jest mała liczba, tam też było wszystko ok, dobrze, na wyświetlaczu też było wszystko ok, także można składać. Mnie zastanawia, czy w tym gnieździe tutaj była jakaś wtyczka, ale to jak sobie obejrzę materiał
wideo, to będę wiedział. Tu trzeba związać. Tu już wszystko umieściłem we właściwych miejscach. No i na wtyczka mi tutaj nie pasuje jakoś tak. Tu mamy taśmę do lasera, tu mamy tą wtyczkę, tamtą wtyczkę też włożyłem, co tutaj była. Czekamy za paskiem, dlatego tak... O, czekamy na pasek. Za paskiem to mówimy w poznańskim. Za czym pan tu czekasz? Nie na co, tylko za czym. U nas tak się mówi niestety. To jest błąd w rozumieniu języka polskiego, ogólnopolskiego, ale gwarowo jest dopuszczalne u nas. Dobrze. Teraz, jak tylko pasek przyjdzie, no to skończymy montaż tego urządzenia. Sprawdzimy sobie płytą testową, jakie ma to pasmo przenoszenia, jak odtwarza prostokąt. No i to by było wszystko. Otrzymałem pasek, to nie jest jakaś tam reklama tej firmy, po prostu, żebyście widzieli, ile kosztuje taki paseczek. Pokazuję wam ten paragon. Dobrze, załóżmy to tutaj, złóżmy ten odtwarzacz i sprawdzimy wtedy sobie, co on tam potrafi. Teraz uwaga krytyczna, ponieważ buczał transformator, a dokładnie buczała sobie ta puszeczka. Ja musiałem to odkręcić, ale dlatego, że puszeczka była przyklejona jakimś glutem takim no niezrywalnym, bez odkształcenia, no to postanowiłem użyć tego narzędzia, odciąć śruby od dołu. Naprawdę ten, kto projektował tę część w tym odtwarzaczu, zrobił to celowo, żeby nikt nie zdejmował tej pokrywki. Pewnie dlatego, że na powierzchni jest napisane takie coś. Audio Great Mains Transformer, Low Nosferus Core, Ultra coś tam, Very Low, High, 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 Super, Hyper. A w środku jest zwykły transformator. Nagana. Naprawdę zrobić taki numer audiofilowi to trzeba. Może faktycznie ten rdzeń tutaj jest nieco lepszy niż zwykły, ale na moje oko to jest zwykła blacha stalowa, jak nasze EI, może troszeczkę bardziej drobnoziarnista. No i ten glut z wierzchu, to jest irytujące. Gdzie to sugeruje transformator toroidalny. Mamy zwykły transformator EI, czyli jest to pewna forma oszustwa. Nazwijmy to wprost, jest to pewna forma oszustwa. Miałem kiedyś konto na Facebooku, udałem się dyskusję z panem z audio wideo. Mają taką swoją chyba stronę na Facebooku i był wzmacniacz, który w jednej wersji miał transformator EI, w drugiej wersji zasilacz impulsowy, ale oba były ukryte pod takimi puszkami. Ja dotarłem do zdjęć, gdzie w omawianej wersji był właśnie zasilacz impulsowy, zdjęcia rozebrane, bo jakiś audiofil to zrobił. No i wdałem się w dyskusję, no to mnie pan redaktor złajał, że się nie znam, że co ja mam przeciwko zasilaczom impulsowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu stwierdziłem, że nie ma sensu dyskutować z tym człowiekiem, bo na elektronice się na pewno nie zna. Tylko co? Po prostu mało bycie ze sprzętem, którego się trochę nasłuchał i zaczął stwarzać jakieś dziwne filozofie. Dlatego uważam, że audiofilskie czasopisma są pomocne w wyborze sprzętu, ale nie bierzcie dosłownie, nigdy nie bierzcie dosłownie tego, co ci panowie piszą i jakie recenzje tam robią, bo sami widzicie, tutaj w recenzji byście mieli napisany toroidalny transformator. Jak transformator buczy, sami możecie zobaczyć, ja skieruję mikrofon w kierunku transformatora. Być może było słychać. Dokręcony jest na maksa. Nie wiem, spróbuję może jeszcze polakierować go. Trudno mi powiedzieć, dlaczego buczy. Obejrzałem, nie powinien buczeć, ale tutaj w te miejsca wezmę, wleję trochę lakieru. Wlałem lakieru do izolacyjnego do transformatorów tu i ówdzie, ale nadal buczy. No niestety. Posłuchajcie. Moment, przyjedzie auto, bo to jednak są te odgłosy słyszalne, więc posłuchajmy. Trzeba wytężyć słuch, żeby to usłyszeć, ale mimo wszystko dla mnie byłoby to irytujące. Ja wiem, że dzisiaj to urządzenie kosztuje tam 400 zł, ale w chwili premiery kosztowało trochę dużo. No tutaj jeszcze to może, nie wiem, czy to lakierować, czy zostawić taką puszeczkę trochę poobijaną. No ale przecież to jest jawne oszustwo. Sugestia jest silna, że to jest toroid, tak? Dobra.
Testy. Zostawmy ten transformator, niech wyschnie. No i potestujmy sobie teraz odtwarzacz. Płyta jest w środku. Przebieg 10 Hz, 1,7 V. 20 Hz, 1,75 V. Delikatny spadek jest. 1,76 dla 40 Hz. No tutaj już musimy lekko rozszerzyć ten przebieg dla 100 Hz, 1,72, no to podejrzewam, że będzie to dalej trzymało. Ok, co mamy? 1 kHz, 1,76 V, 10 kHz, 1,76 V, ładny przebieg, 20 kHz, 1,69, mały spadek jest, z 19 kHz. I 20 kHz bardzo ładnie, 1,73 V. Super! Muszę powiedzieć, że pełne pasma akustyczne równiutko, liniowo. 21 no pulsuje dlatego, że to już jest na krawędzi przetwarzania, ale i tak przetwornik jest super, jest świetny. Lepszy niż w Philipsie, który niedawno testowałem. No i tutaj pewnie mamy przemiatanie pasma. O. Poszukam jakiś fajny test i Wam pokażę. Tutaj mamy sygnał minus 30 dB. Możemy wtedy zaobserwować, czy szumy są, mają wpływ na takie niskie sygnały. Teraz przesłuchy. Moment. Jak widać, przesłuchy są niewidzialne na tym oscyloskopie. No i przesłuchy dla drugiego kanału. Tutaj mamy kwadrat dla 20 Hz. Odtwarzacz ma pewne problemy z odtwarzaniem tego kwadratu. Mamy takie szpilki, jak widzicie, przerzuty w tym miejscu. To oznacza jakieś rezonanse na wysokich częstotliwościach. Tutaj mamy dla 1 kHz i to jest nie wina przetwornika, tylko wina wzmacniacza operacyjnego, którego zakryłem w tej puszce, a tam był NE5532. Ale jak widać, jeszcze sobie jakoś tam radzi z tymi przebiegami. Nie ma tragedii, więc. No i tutaj są pewnie intermodulacyjne już. Tak, ale to bym musiał miernik podłączyć z niekształceń intermodulacyjnych, którego nie posiadam. Tutaj drugi to jest dla intermodulacyjnych, no ale miernika nie mam. Także mogę tylko poobserwować sobie, a z tego nic wywnioskować nie można. Test antyfazy. Nie mają na siebie wpływu, więc jest ok. Muszę pilnować, żeby mi się trak nie skończył. 56 setnych, 30 na końcu, nie? I 56 setnych. No, zmienił mi się trak. Pomiar zniekształceń 55 setnych. Mamy ten guzik wciśnięty. Dobrze jest. To, co teraz widzicie, to mogą być szumy odtwarzacza, dlatego wliczane są w zniekształcenia, które są produkowane przez ten odtwarzacz. Widzieliśmy testy, widzieliśmy też, co pod puszką jest. Teraz słychać, jak to buczy, jak puszkę przykleiłem. Więc myślę, że ta puszka daje ten nieprzyjemny efekt. Kleiłem do wnętrza różne materiały tłumiące. No tu korek się jeszcze odkleił. Dobrze, no tu widzę, że będzie się odklejał. Muszę zastosować inny klej. No i zobaczymy, jak to będzie reagowało. Puszka nie wzmacnia samego buczenia, więc jest dobrze. Chociaż to jest duży minus tego odtwarzacza. Buczący transformator. Wezmę jeszcze, pozaciągam te odpryski z tego aluminium i będę składał całość. Odtwarzacz skończony, no muszę go jeszcze tylko tam trochę poczyścić, tę płytę górną, umyć to. I byłby to dobry odtwarzacz, gdyby nie to, że mamy to buczenie delikatne. Słychać go, jak jest cicha noc i chcecie się zdecydować na bardzo cichy odsłuch, to wtedy słychać, że ten transformator tam buczy. To też zresztą było widać na szumach tego urządzenia, że to ma wpływ na działanie tego odtwarzacza.
Co można powiedzieć na plus? No dbałość o, nie wiem, aluminiową pokrywę, ekranowanie i inne podobne takie rzeczy. Dość dobre komponenty. Mówię dość dobre, bo nie wszystkie były dobre. Niektóre trzeba było wymienić. Napęd Sony, ładny wyświetlacz LCD, to co tu widzicie, w miarę sprawnie działająca szuflada, trochę jęczy, ale myślę, że to po prostu tak ma, te modele tak mają. Ładny komplet wejść, wyjść, dobry, tak, cyfrowe wyjścia są, już zapomniałem jak to tutaj było. Ładne gniazdko IEC, ale niestety wadą jest buczący transformator. I teraz gdyby ktoś mi napisał w komentarzu, że on by nie buczał, gdybym go nie rozebrał, to odpowiadam, że ja go rozebrałem dlatego, że on buczał. Te śruby były luźne tam i myślałem, że po prostu wystarczy to dokręcić. No jak zobaczyłem, jak to wygląda w środku, no to stwierdziłem, że to niestety, no, trzeba o tym powiedzieć. Brzmienie mógłby być lepszy, ten fundament basowy. Tak trochę mi się wydaje, że on zaznacza obecność basu, a nie do końca wypełnia pomieszczenie tym basem. Fajna średnica, tak jak to brytyjskie urządzenia. Możecie poczytać o tych odtwarzaczach sieci, także gdzieś widziałem recenzję, także zapraszam. Ja nie będę recenzji mówił na temat tego urządzenia, jak ono brzmi. Czyli gra, a tutaj Philips 720 czeka na swoją kolej. Jedno wam powiem, Cambridge Audio odtwarzacz w połączeniu z Grundigiem, który niedawno naprawiłem, to naprawdę dobre połączenie. Niestety muszę te sprzęty pooddawać ich właścicielom. Ja ograniczam się do bardziej do oceny technicznej, aniżeli do oceny brzmienia. To wszystko. Trzymajcie się. No to z innej beczki. Czasami trzeba naprawić pralkę. Ta ma 13 lat. Jak widzicie, proszek spowodował korozję tej ocykowanej blaszki. Tam w środku też jest trochę korozji. To trzeba oczyścić, przemalować, żeby posłużyła dalej tych kilkanaście lat. Na razie nałożyłem farbę podkładową. Muszę poczekać, żeby wyschła. Czas na kawę. Wyczyściłem wszystko, co trzeba było wyczyścić. Mocno było to zaoksydowane. Bardzo białe, więc uratowałem w porę tę pralkę. Farba musi wyschnąć. Przy okazji tego tu badziewiaka wyczyściłem. Wiecie, ile pleśni w środku? Do tej rury muszę jeszcze zajrzeć i ją wyczyścić. Ok. No tak, konserwacja raz na 10 lat się przydaje pralce. Wybaczcie o dźwięk tego wentylatora w tle, po prostu nie mogę go wyłączyć, bo wtedy zgaśnie światło. Widzicie, jak PCB jest zalane żywicą, żeby się wilgoć do niego nie dostała. No i tutaj pozostałe elementy. Niestety z tego, co odkryłem tam na dnie, nie widać nic. Może jak poświecę latarką, coś się stanie jaśniejszego. Nie, też nic. No, trochę było widać. Tam też jest rydza. Więc czeka mnie zdjęcie dolnej pokrywy, ale wpierw muszę znaleźć śruby blokujące, żeby bęben mi się na śrubach zablokował. Tu jest miejsce, gdzie świeciłem. Bo wiecie, zdejmowanie, przewracanie pralki na bok, jak nie ma śrub zabezpieczających, grozi jej uszkodzeniem. I najpierw muszę te śruby znaleźć, żeby ten dół odkręcić. Na razie zabezpieczyłem sobie ten frącik, czekam aż mi to nie wyschnie. I skręcam wtedy. Przy okazji pokazałem wam elektronikę z tej pralki. Nie jest zbyt skomplikowana, większość jest pewnie z drugiej strony. Jednym słowem, ta koreańska pralka rdzewie tak samo jak koreańskie samochody. Wiem, bo miałem jedno i drugie. Na razie.